Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejsze spotkanie jest, można powiedzieć, historyczne, ponieważ po raz pierwszy w programie Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo, który de facto przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizowany jest prawie 30 lat, po raz pierwszy wystąpią osoby, które konstytuują organizację JA Alumni Poland, czyli nie będę tutaj wchodziła w szczegóły, żeby im nie zabierać pola, ale to jest ta organizacja, która skupia właśnie uczniów, którzy przeszli przez program Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo i inne programy fundacji. Po raz pierwszy mamy przyjemność z nimi spotkać się publicznie. Jest to dla mnie wielka radość. My zakulisowo współpracujemy bardzo intensywnie od początku tego roku, ale to jest pierwszy raz, kiedy oni publicznie się przedstawiają, więc słuchajcie uważnie, bo mają naprawdę niesamowite rzeczy do powiedzenia. I ja chciałabym tylko zaznaczyć, jeśli mogę, Basiu, poprosić Cię o kliknięcie na kolejny slajd. Chciałabym tylko powiedzieć, że program Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo korzysta w tym roku z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Jego celem jest zwiększenie dostępności tego projektu dla osób z niepełnosprawnościami i poprawa jakości materiałów edukacyjnych w ramach tego projektu. Słuchajcie, oddaję głos prowadzącym Basi Chrześcijańskiej i Piotrkowi Jastrzębskiemu. Z radością witam was dwoje. Oddaję wam pole i z ciekawością zaczynam słuchać tego, co macie nam dzisiaj do powiedzenia. Bardzo dziękujemy, Basiu. No to chciałabym przywitać tak liczne grono obecnych uczestników konkursu Mini Przedsiębiorstwo Roku. Jesteście już po paru miesiącach, w których znaleźliście jakiś pomysł na swoje przedsiębiorstwo, rozwinęliście je. No i teraz dochodzimy do tego kluczowego momentu aplikacji o dostanie się na grand final i pojawienie się na finale konkursu w Warszawie. No i tak z naszej perspektywy, z tego naszego doświadczenia, jak myśmy przeszli przez wszystkie kolejne etapy konkursu, mamy oczywiście jakieś refleksje i jakieś sposoby, triki na to, co można przypilnować albo co można poprawić. I takimi radami chcielibyśmy się dzisiaj z Wami podzielić. Tak jak już wspomnieliśmy, ja nazywam się Basia, ze mną dzisiaj będzie przemawiał Piotrek. Tak, cześć wszystkim również tutaj. Jeszcze się nie odzywałam, więc bardzo miło, że tyle osób tutaj się pojawiło i będziecie chcieli wysłuchać naszych rad, przepisu, jak wygraliśmy konkurs no, w 2018 roku, więc trochę lat temu. Jeżeli tutaj chodzi o przedstawicieli Tekken Tai, też mieli być z nami. Jest to Ania Jędrzejewska i Aleksander Łabuć. Tak jak wspomniałem wcześniej, my wygraliśmy konkurs w 2018 roku. Ania Jalek chodzi z nami do tej samej szkoły. Wygrali konkurs w 2019. Z tego też powodu byliśmy takimi ich mentorami również w drodze do wygranej. Niestety z przyczyn osobowych nie mogli być dzisiaj z nami, ale wszystkie ich rady, które mieli do przekazania, też tutaj uwzględniliśmy, więc postaramy się razem z Basią wszystkie te rady przekazać. W takich paru słowach chcielibyśmy Wam też przybliżyć nieco, czym były te nasze mini przedsiębiorstwa i dlaczego w ogóle stoimy przed Wami w tym momencie i dzielimy się tymi radami. Także kilka słów o nas. Tak, no tak jak wspomnieliśmy, był to przełom 2017-2018 roku. Na samym początku mieliśmy trzy pomysły na firmę. Stwierdziliśmy, że je połączymy. Pierwszy pomysł to była kawiarnia w szkole, drugi pomysł to było studio fotograficzne, a trzeci pomysł to niebanalne skarpetki, które były wtedy modne, kolorowe, i tak dalej. I stwierdziliśmy, że połączymy te trzy pomysły w jeden, tworząc najpierw kawofonię, czyli kawiarenkę szkolną, zbierając przez to fundusze na pierwszą partię skarpet, a studio fotograficzne wykorzystaliśmy tutaj do fotografii naszych produktów. No i dzięki temu połączeniu, po uzbieraniu funduszy, zamówiliśmy pierwsze wzory i wyszliśmy poza mury szkoły z naszymi produktami. Taką naszą działalnością i tą wszechstronnością podbiliśmy serca jurorów w Warszawie, więc reprezentowaliśmy nasz kraj potem na finale
europejskim w Belgradzie, w tym momencie w Serbii. No ale przechodząc przez całą tą podróż i zdobywając tylu wiernych klientów, stwierdziliśmy, że mamy produkt, z którym nie chcemy się rozstawać, więc w momencie, w którym akurat ja, jako że jestem urodzona w styczniu, w momencie, w którym wybiła mi 18, razem z, najpierw z rodzicami pozostałej czwórki reprezentującej firmę, potem bezpośrednio właśnie z tą reprezentacją założyliśmy firmę i prowadziliśmy ją na normalnym rynku, sprzedając te skarpetki już bardziej jako takie gadżety promocyjne dla firm i dla osób indywidualnych. No i jako że nam tak dobrze poszło, jako że przedaliśmy niejako szlak w naszej szkole, potem bardzo byliśmy bardzo zaangażowani w mentorowanie kolejnej firmy, której właśnie przedstawicieli nie mogą być dzisiaj z nami, ale chcemy o nich również chwilę powiedzieć. No chyba kurwa najwięcej zarobiliśmy. Jeszcze raz, bo tak mnie coś przerwało. W porządku, to był taki komentarz aha, z Tani, dobra. Ale nie. Okej, okay, to tak. To jeżeli chodzi o Take and Tie, kończąc ten temat, to właśnie koncept na tym biznes polegał na, no również gdzieś tam w sferze stóp, jak to nazwać inaczej, ale ich koncept na biznes polegał na sznurówkach, na kolorowych sznurówkach do butów, które podbiły no nie tylko Polskę, ale również świat i tak jak wspominałem już wcześniej, również wygrali finał konkursu w Polsce i reprezentowali Polskę na europejskim konkursie, ale tym razem we Francji. No i tak w tym momencie, w którym mamy was, mamy jeszcze waszą pełną atencję i uwagę i jeszcze was nie zamęczyliśmy naszymi wszystkimi radami, chcieliśmy trochę opowiedzieć też, dlaczego utrzymujemy te wszystkie kontakty po tylu wielu latach, bo z pięć już co najmniej minęło. Czym jest J Alumni Poland? W momencie, w którym teraz się spotykamy, jesteście już prawie na końcu konkursu, więc niemal jesteście absolwentami Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, tego programu konkursu Mini Przedsiębiorstwo Roku. Do tej pory takie inicjatywy, która zrzeszałaby absolwentów i dbałaby o ich powodzenie i o ich karierę zawodową po wszystkich programach Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości nie było, natomiast od tego roku to jest coś, za czym bardzo walczymy, żeby to wprowadzić i żeby nazbierać tych wszystkich byłych i obecnych uczestników do nas. Generalnie czym się zajmujemy? Oferujemy przede wszystkim taką możliwość dalszego rozwoju, tak jak już wspomniałam, takie wsparcie w szukaniu, co chcemy robić na drodze zawodowej, ale też wszelkiego rodzaju rozwój personalny, rozwój umiejętności przywódczych. Chcemy połączyć wszystkich zapaleńców, wszystkie osoby, które gdzieś tą przedsiębiorczość mają we krwi albo chociaż pasję do tego, żeby działać, żeby dzielić się, żeby być aktywnym i żeby dzielić się swoją wiedzą. I oczywiście kończąc to na takich możliwościach międzynarodowych łączenia się z tymi alumnami, którzy działają w sieci czy europejskiej, czy międzynarodowej, jako że fundacja to jest tylko ten mały skrawek Junior Achievement Worldwide, stąd ta nasza angielska też nazwa Junior Achievement Alumni. Jesteśmy częścią tak naprawdę większej całości właśnie mającej na celu wzbudzanie tej iskry przedsiębiorczości w młodych ludziach. Także stawiając na ten rozwój kariery, na te nowe kontakty i znajomości i doskonalenie umiejętności przywódczych, mamy nadzieję spotkać się z wami wszystkimi na konkursie w Warszawie, ale też potem na wszystkich naszych webinarach, spotkaniach, czy online, czy offline, no i tu wszystkich możliwościach międzynarodowych. Także przechodzimy już do części zasadniczej, czyli dlaczego w ogóle warto wziąć udział w kwalifikacji do finału. Przyszliście, tak jak wspominałam, przeszliście przez te już ileś miesięcy, działaliście z tym produktem, rozwijaliście go, podbijaliście inne rynki, sprzedawaliście obiekt waszej pasji.
w tym momencie to jest moment na podzielenie się waszą historią i tych wszystkich wspaniałych osiągnięć, które pojawiły się po drodze. Tak jak wspomniałam, przez to, że utaliśmy już ten szlak, przeszliśmy już przez tę drogę, mamy pewne pojęcie, czego komisja oczekuje albo na co warto zwrócić uwagę, dlatego chcielibyśmy przede wszystkim po kolei przejść od raportu, po prezentację, po rozmowę z komisją, po prezentację na stoisku i trochę podrzucić wam pewnych inspiracji. Takie pierwsze słowo ode mnie to, że w tym momencie to jest kluczowy moment waszej pracy. Ten raport, jakkolwiek żmudnym zadaniem mógłby się nie wydawać, to jest ten kluczowy moment, w którym pokazujecie wszystko na tacy. Wszystko, cały proces, w którym zakładaliście firmę. Pomyślcie sobie, że zrobiliście naprawdę coś z niczego. W porównaniu do waszych rówieśników, którzy leżeli odłogiem na kanapie, oglądali Netflixa, wy od idei zbudowaliście rzeczywisty produkt, sprzedaliście go, rozwinęliście go i w tym momencie to jest ta szansa, żeby pokazać cały ten przebieg, łącznie z zlotami i upadkami, żeby nagłośnić ideę waszego biznesu na całą Polskę. I tutaj stąd najważniejsza rada, którą usłyszałam od mojej nauczycielki języka polskiego w liceum, która siedzi we mnie bardzo głęboko zakorzeniona, to jest w każdym momencie trwania tego konkursu, czy w każdym słowie raportu, który będziecie pisać, sprzedawajcie drogo swoją skórę. Co to oznacza? Niejako popiszcie się swoimi osiągnięciami. Ponownie, zrobiliście coś z niczego, zrobiliście coś niesamowitego, co dla ludzi w waszym wieku jest prawdopodobnie niewyobrażalne. Wykorzystajcie to i, no tak brzydko powiem, popiszcie się po prostu. Na najmniejszymi detale, co wyciągnęliście z konkursu, na to czeka komisja, żeby poznać was i poznać waszą podróż. Przerwę na chwilę, bo jest ktoś Tak, właśnie zgłasza, też że to nie widzę. słychać. Czy wszyscy inni słyszą dobrze? Bo tutaj proszę, żeby ktoś dał Nie znać. Jest okej. No właśnie, my też tutaj się słyszymy, więc być może jest to problem po stronie. Nie, zaraz czy jeszcze coś... Nie? Dobrze, to kontynuujmy. Ja sprawdzę, czy nie jest przypadkiem coś tutaj po stronie pani Wiktorii. To tak, tutaj tak jak Basia wspomniała, ważne jest pokazanie tego, co osiągnęliście, ale też ważne jest pokazanie tego w raporcie, co poszło nie tak i jak temu właśnie zaradziliście. Więc warte jest zaznaczenie to, co nie poszło po waszej myśli, w jaki sposób poradziliście sobie z tą sytuacją i warto to opisać, dlatego że na rynku również prawdziwe firmy, nie tylko mini przedsiębiorstwa, mają swoje problemy i co najważniejsze, to trzeba wspomnieć o tym właśnie, w jaki sposób przeciwstawialiście się tym niedogodnościom i czego się nauczyliście dzięki temu. I właśnie jako przykład naszego błędu, my jako SoulSox mieliśmy komplikacje natury technicznej, czyli na samym początku, jak chcieliśmy zamówić nasze skarpetki, to musieliśmy nauczyć się, jak w ogóle stworzyć wzór, mimo tego, że mieliśmy utalentowane osoby, które potrafiły graficznie tworzyć różne rzeczy. Więc zanim te pierwsze wzory doszły w ogóle, doszło do tego momentu sprzedaży, to z 5-6 razy zostawały one odsyłane i poprawiane przez nas. I właśnie tak jak my zaznaczyliśmy w naszym raporcie, dzięki temu wiedzieliśmy, jak na przyszłość, jakie wnioski wyciągnąć, jak powinna wyglądać procedura i jakie gdzieś tam techniki te techniczne powinny zostać zastosowane, żeby stworzyć dalsze nasze wzory, czy też na przykład usprawnić komunikację między nami a szwalnią, dlatego też tutaj no, my sami nie szyliśmy tych skarpet, tylko mieliśmy firmę, która
która zajmowała się tą produkcją, więc tutaj to też usprawniło naszą komunikację. I co najważniejsze też w tym problemie było to, żeby nie stracić takiej motywacji do pracy, tylko właśnie stąpać twardo i stwierdzać, że po coś ten problem jest, po to, żeby wyciągnąć wniosek i usprawnić tą naszą pracę w dalszych etapach. Oprócz tego, jeżeli chodzi o takie problemy natury technicznej, też właśnie warto zaznaczyć to, czego Wam się nie udało zrealizować z Waszego biznesplanu, dlatego że na początku, jak tworzymy firmę, mamy wizję, różne pomysły, które z jakichś powodów nie dojdą do skutku, ale fajnie, gdyby było to właśnie napisane, jaki plan mieliście na początku. I co, że tak powiem, po prostu nie wypaliło, tak? W naszym przypadku SoSox my mieliśmy pomysł papierowych owijek na nasze skarpetki. To nie wyszło, dlatego że koszty były zbyt duże, a znowu chcieliśmy właśnie pójść tym tropem, że papierowe kartoniki, które będą w które będą zapakowane skarpetki, będą przyjazne środowisku, więc też patrząc na to, jaką mieliśmy grupę docelową, nie mogliśmy podwyższyć ceny na tyle, żeby gdzieś tam nie zniechęcić naszych klientów, którymi byli po prostu uczniowie w szkole na samym początku. Jeżeli chodzi o interpretację swoich działań, to ważne jest to też w raporcie, żeby się nie wypisywali suchymi faktami, że coś zrobiliście, tylko musicie też zaznaczyć to w swoich zdaniach w tym raporcie, jaki motyw się krył pod tym, dlaczego to zrobiliście i jaki mieliście cel tego działania, i co powodowało to, że robiliście tak, a nie inaczej. I tutaj znowu też chcielibyśmy przedstawić nasz przykład jako Kawofonia, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli ta kawiarenka szkolna. Organizowaliśmy jarmark świąteczny, potem sprzedawaliśmy na przykład na walentynki pierniczki w kształcie serca i właśnie zamiast takiego suchego wypisywania, tak jak ja teraz powiedziałem, możecie spróbować opisać to w inny sposób, który jest też podany na tym slajdzie, czyli staraliśmy się wykorzystać każdą okazję do rozmaicenia naszej oferty. I przykładowo, przed świętami Bożego Narodzenia sprzedawaliśmy własnoręcznie wykonane jadalne aniołki na choinkę oraz pierniki, które zapakowane stanowiły doskonały prezent. Czyli jakby okazjonalnie robiliśmy jakieś rzeczy, które urozmaicały naszą ofertę i które były świetną okazją na doskonały prezent. Oprócz takich marketingowo-sprzedażowych rzeczy, fajnie również w tej części raportu, która dotyczy zarządzania, interpretować również swoje działania. Czyli naszym przykładem może być to, że w takiej części zarządczej, tak, czyli gdzieś tam dotyczącej tej sfery zarządzania tym całym zespołem, opisaliśmy, jak dopasowaliśmy nasz zespół do tego, żeby sprawnie działał. Czyli na początku na przykład odbywały się rozmowy kwalifikacyjne, uczestnicy, którzy chcieli brać udział w programie, wysyłali swoje CV i my, czy nauczyciel, czy na przykład jakaś grupa innych uczniów, analizowała te CV i pod to dopasowywała ten zespół. My na przykład jako SoulSox mieliśmy zadanie doniczka, które polegało na tym, żeby podać jak najwięcej sposobów na kreatywne wykorzystanie doniczki w codziennym życiu. No i tutaj nasza nauczycielka od przedsiębiorczości w ten sposób gdzieś tam dobrała nasze funkcje. Również w raporcie wymaganą kwestią jest to, żeby przedstawić wasz cel biznesowy. Chcielibyśmy tutaj też
wskazać to, w jaki sposób można przedstawić ten cel, żeby był on smart, czyli żeby był on mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Ważne też tutaj jest to, że cel biznesowy to inaczej takie punkty, do których właśnie zmierza firma przez realizację swoich zaplanowanych działań, czyli jest kilka zadań, które dążą do tego, żebyśmy coś określili. I właśnie przykładem takiego celu smart, który spełnia te wszystkie wymagania, może być to, że na przykład zaplanujemy sobie, że za powiedzmy 3-4 miesiące, czy na przykład lub też na samym końcu trwania programu, nasza sprzedaż osiągnie 500 sztuk danego produktu, na przykład skarpet. Osiągniemy to od listopada do marca 2024 roku i w ten sposób właśnie gdzieś to możemy te cele wyznaczać. Tak, żeby to nie było też takie ogólne, tylko spełniało te warunki, które są określone w tych celach SMART. Kolejnym takim celem SMART może być dotarcie na trzy różne rynki w przeciągu 2 miesięcy od wprowadzenia produktu X do oferty, na przykład szkoła, miasto, internet. Tak, czyli dajemy sobie tutaj cel, który ma doprowadzić do tego, że wejdziemy w te trzy różne rynki. W jakim czasie to jest najważniejsze, jakie to są rynki i ile tych różnych kanałów dotarcia sobie zamierzyliśmy, żeby dotrzeć do nich. No i taką trochę klamrą kompozycyjną niejako, znowu wracam do tego swojego sprzedawania drogo skóry. Piszecie ten raport, żeby pokazać całą waszą podróż od tego pomysłu do produktu i do momentu, w którym jesteście dzisiaj. Więc musicie też pokazać, dlaczego ten wasz produkt jest nieziemski, czym on wyróżnia się pośród możliwości podobnych produktów, które są już dziś na rynku. Dla nas, odnosi się to zarówno do sznurówek, zarówno do skarpetek. Można powiedzieć, że no, każdy człowiek potrzebuje skarpetek, sznurówek w codziennym życiu, więc każdy kupił nasz produkt, bo w sumie kiedyś mu się skarpetki przecierają, no i musiał sobie wymienić, nie? Albo sznurówki mu się kiedyś pękły, no to musiał kupić. No nie. Chodzi o to, że ludzie rzeczywiście zdecydowali się kupować nasze skarpetki, dlatego że one były tworzone przez utalentowanych uczniów i że te skarpetki były po prostu w kreatywne wzory. Sznurówki, zamiast być takim nudnym, jednokolorowym dodatkiem do butów, nagle okazywały się sposobem, w którym mogliście wyrazić swoją kreatywność i wyrazić, nie wiem, wasze zainteresowania po prostu takim malutkim dodatkiem. Więc i właśnie to wyróżniało ten produkt od, nie wiem, wszystkich sznurówek, które mogliście skupić w sklepie za, nie wiem, za złotówkę, za 2 złote. Chodzi o to, o znalezienie tego jednego punktu, dla którego też, co na przykład was jako kupców przekonałoby to do kupienia waszego produktu zamiast konkurencji. Także tak w podsumowaniu. Nie traktujcie tego raportu jak, nie wiem, artykułu z Wikipedii. To nie mają być suche fakty, to nie ma być podsumowanie zdarzeń. To jest ta historia obudowana waszymi motywami, waszymi myślami, dlaczego to zrobiłem, w jaki sposób to zrobiłem, gdzie chciałem dojść, gdzie okazało się, że nie mogę dojść. Także sprzedajemy drogoskórę, nie boimy się, a wręcz przeciwnie. Przeciwnie, chwalimy się niejako nawet tymi upadkami, które mieliśmy po drodze, ale też sposobami, w jaki te przeciwności losu pokonywaliśmy, z czego się z nich nauczyliśmy. Tak naprawdę, i to znowu trochę powtarzając, o czym już wspomnieliśmy, biznes składa się w większości z porażek i z tych małych sukcesów, które odnosimy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o to, czego się nauczyliśmy i w jaki sposób rozwinęliśmy produkt, bazując na tych porażkach. Więc komisja niejako nawet czeka, żebyście pokazali, co poszło nie tak, ale jak się do tego odnieśliście. Podawajcie motywy za waszymi działaniami i bądźcie znowu precyzyjni. Nie tyle, że
Chcemy wyjść poza rynek szkoły, tylko mówimy, gdzie dokładnie, jakie dokładnie mieliście na to plany. No właśnie, i załóżmy, że posłuchaliście się tych wszystkich rad, które daliśmy do raportu. Fundacja miała problem, jakie firmy mają jechać do Warszawy, jakie się mają zakwalifikować. No i co z tym fantem zrobić, jak już dostaliście tą informację, że jedziecie do Warszawy? Piotrze, ja się tylko wtrącę na sekundkę. Oczywiście wybiera komisja złożona z przedstawicieli biznesu. Nie ma nikogo z fundacji, więc to są oczywiście praktycy biznesu, którzy będą was oceniać. Już się wyłączam. Upraszczając, tak po prostu tutaj dodaliśmy. Więc pierwszym takim, no nie wiem czy problemem, ale wyzwaniem na pewno jest wybór reprezentacji w finale. Do Warszawy mogą pojechać 4 osoby. I tutaj my jako nasz zespół mieliśmy no nie lada gdzieś tam problem, które te 4 osoby mają jechać. Byliśmy pewni co do 3 osób, nie byliśmy pewni co do jednej osoby z pomiędzy gdzieś tam tych dwóch, które się wahały. Basia znowu miała taki sposób zarządzania, bo ona była szefem firmy, gdzie spisywała wszystkie gdzieś tam działalności czy zadania, które zostały wykonywane przez tych członków i wybieraliśmy najlepszych ambasadorów firmy, czyli osoby, które najwięcej działały, które najwięcej się angażowały, które no, dawały takiego kopa do działania tej firmie i dzięki którym się rozwijaliśmy. No i tutaj na tej podstawie mieliśmy 3 osoby, które no, właśnie w taki sposób działały i były jak najbardziej zaangażowane, a ta czwarta osoba, która miała jechać, była ex aequo gdzieś tam z tą piątą osobą, powiedzmy, więc tu poszliśmy w stronę właśnie takiego dopasowania pod względem charakteru czy temperamentu i zrobiliśmy to intuicyjnie, szczerze mówiąc, ale nie wiedzieliśmy o tym, że jest coś takiego jak test Hartmana, czyli kolory osobowości. Za chwilę tutaj więcej o tym powiemy, ale właśnie można wybrać te dwa podejścia i na tej podstawie wybrać tych członków zespołów. Więc tutaj można już przywinąć, Basia. Test Ja kolorów już sobie osobowości, czyli test Hartmana, też zobaczycie, możecie, jest dostępny online, jest za darmo, możecie zeskanować właśnie tutaj ten kod QR, który się znajduje. No i wyróżniamy tutaj takie 4 typy osobowości, tak jak w sumie 4 osoby, które jadą na finał do Warszawy. Mamy kolor czerwony, taki ognisty czerwony, czyli takiego przywódcę grupy, który jest taką dosyć mocną osobowością, jest rywalizujący, wymagający, zdeterminowany, ma silną wolę i gdzieś tam pcha decyzyjnie te mini przedsiębiorstwo dalej. Mamy chłodny niebieski, który jest analitykiem, ale też osobą, która organizuje, jest takim organizatorem i też dobrze komunikuje się z ludźmi. Oprócz tego zauważa te w sumie te detale, tak? Bo ma taką swoją naturalną dociekliwość, dobrze się prezentuje, jest oficjalny w takich sytuacjach. Jest też ostrożny i rozważny. Mamy też osobowość, czyli osobę taką słoneczną, czyli kolor żółty. Jest to osoba, która ma taką naturalną, pozytywną energię. Jest to osoba bardzo towarzyska, spontaniczna, ale bardzo się też tutaj angażuje w te działania, które ma robić. Jest to osoba entuzjastyczna i właśnie tak bardzo ruchliwa, której jest po prostu wszędzie pełno. No i mamy tutaj kojący zielony, czyli taką osobę, która daje taki spokój w grupie. Jest to, ma takie cechy jak właśnie taką empatię, jest to osoba troskliwa, opiekuńcza i cierpliwa. No i właśnie okazało się, jak dowiedzieliśmy się o tym teście Hartmana, że tak naprawdę wszystkie te nasze 4 osoby, które były Steak and Tie i Soulsox, gdzieś tam się uzupełniały pod względem tych kolorów. Chcemy tutaj Wam pokazać właśnie, gdzie te 4 typy osobowości mogą znaleźć, mogą być pomocne czy przydatne, nie wiem jak to nazwać, żeby było gdzieś tam to bardziej lepiej określone, ale po prostu gdzie mogą się wykazać na finale konkursu.
Zaczynając właśnie tak jak wtedy od Ognistego Czerwonego, jest to taki lider grupy, tak jak wspomniałem, który przedstawi bardzo dobrze wizję, inicjatywy, pomysł na biznes, te formy zarządzania grupą. Mamy chłodny niebieski, który bez trudności, przez to, że jest analitykiem, odpowie na trudne pytania, na przykład związane z finansami. Mamy słoneczny żółty, czyli właśnie tą osobę taką ruchliwą, energiczną, która zrobi po prostu, która będzie idealnie dopasowana do najodważniejszych rzeczy, które trzeba zrobić na konkursie, na przykład do prezentacji na scenie, czy na przykład do przekazania takiej pozytywnej energii na stoisku przy sprzedaży waszych produktów czy usług. No i kojący zielony, czyli właśnie wtedy, kiedy będziecie bardzo zestresowani, powie, żebyście się uspokoili, że wszystko wyjdzie, bądźcie spokojni, czyli taka tata, mama grupy po prostu. Niebieski. Już powiedziałam, Przepraszam bardzo. bo tak przeskoczyłem, no ale już był. Generalnie oczywiście tak tylko dorzucę od mojej strony, że nie, że, nie, że przez te właśnie obydwa, te dwa sposoby na znalezienie tej reprezentacji firmy, no nie musicie być takim świrem jak ja, że ja miałam rzeczywiście, zapisywałam wszystko, co kto robił i potem rozpisaliśmy to na takich kartkach, naprawdę arkuszach papieru i pokazaliśmy te arkusze papieru całej firmie. Tak, tylko że możecie bardziej taki, nie, może obiektywny sposób rozwiązać taki test i dobrać się być może No do też, kolejnych. Basia, warto zaznaczyć, że w sumie u nas było 12 osób, które naprawdę wszystkie się angażowały, dlatego gdzieś tam był ten problem pod tym względem. No i oczywiście inne podejścia też są dobre, ale właśnie może to wyjść w taki naturalny sposób, że po prostu są takie 4 osoby, które najbardziej się angażują i wiadomo, że będą no, taką godną reprezentacją na finale konkursu w Warszawie. Przechodząc dalej tutaj, oprócz tego zespołu, trzeba mieć z tyłu głowy to, że właśnie musicie stworzyć to stoisko. Chcielibyśmy Wam tutaj przedstawić krótko, jak te nasze stoiska wyglądały, czyli stoisko SoSox i Take and Tie, bo myślę, że warto to po prostu pokazać, bo oprócz tego, że było to zwykłe stoisko, na którym sprzedawaliśmy nasze skarpetki, to liczył się też również ten sposób prezentacji tych produktów, tak? Bo my mieliśmy wszystko gdzieś tam w stylu rozwieszonego prania, czyli tak, skarpetki wisiały na sznurkach z kamerkami, mieliśmy stojak. Tak jak też widać, każdy miał swój spersonalizowany krawat do funkcji, z którymi się zajmował, więc to też fajnie dopełniało ten outfit tych 4 osób. Mieliśmy też tapetę na zamówienie, która była po bokach, można to zauważyć, we wszystkie wzory z naszych skarpet. Ale właśnie oprócz tej funkcji takiej sprzedażowej, mieliśmy też możliwość zaprojektowania własnego wzoru. Iga, która była właśnie tym słonecznym żółtym, była również grafikiem w naszej firmie. Osoby, które nie chciały kupić, bo tutaj mówimy o finale konkursu już w Belgradzie, które nie chciały kupić właśnie tych naszych skarpetek, to mogły zaprojektować swój własny wzór, który był projektowany na tablecie graficznym, a wszystko było pokazane przez rzutnik na sztaludze, więc każdy mógł się poczuć jak prawdziwy Picasso na naszym stoisku. Tekken Tai również poszli w stronę właśnie tapety, ale tak jak wcześniej wspomniałem, oni udało im się wyjść poza gdzieś tam granicę Polski, więc chcieli pochwalić się tym, uwypuklić to, więc ich tapeta była w formie mapy świata, na której były zaznaczone lokalizacje, do których trafiły ich sznurówki. Oprócz tego mieli wieżę Eiffla ze sznurówek, która nawiązywała już do finału konkursu we Francji. I pokazali tą swoją spójność grupy, czyli to, jak się gdzieś tam dogadują ze sobą, tym, że nad ich głowami wisiały zdjęcia z ich wspomnieniami z czasu trwania programu. No i
Również byli oni ubrani w jednolite stroje, bardzo reprezentatywni. Przechodząc dalej, właśnie można się zastanowić, ile to w sumie fajnie, tak, ale ile to kosztuje i skąd wziąć na to pieniądze. Koszty stoiska w 2018 i 2019 roku wyniósł nas na około 2000 zł, więc jest to dosyć no, duży wydatek, jeżeli chodzi o mini przedsiębiorstwo. Skąd można wziąć te pieniądze? No, można oczywiście wziąć z wypracowanego zysku z działalności, ale można też go zostawić i się nim po prostu podzielić. I na przykład wziąć dofinansowanie z Rady Rodziców. To jest pierwszy nasz sposób, i który zadziałał. Po prostu skontaktowaliśmy się z przewodniczącym Rady Rodziców, napisaliśmy pismo oficjalne i na tej podstawie tej szkoła nam wypłaciła z tego funduszu pieniądze. Kolejny właśnie krok, żeby pozyskać te pieniądze, to jest taka ścisła współpraca z dyrekcją, dzięki której na przykład możemy dotrzeć do Rady Miasta, czy Rady Gminy, czy na przykład przedstawiciela z Wydziału Oświaty w danym regionie, który może również wesprzeć nasze działanie. No i tutaj my akurat mieliśmy swoją firmę w Zielonej Górze i prezydent miasta Zielonej Góry również wspomógł nas pod względem właśnie tego dofinansowania na wyjazd do Warszawy i potem do Belgradu. I również dorzucił się tutaj do naszego stoiska, więc no, więc ten czas właśnie od momentu wiadomości o kwalifikacji do momentu finału można właśnie również skupić się na tym, żeby poszukać sposobów tego finansowania stoiska, no, żeby jak najbardziej gdzieś tam przykuło te stoisko uwagę na finale konkursu. Ja tu tak dorzucę, że tak naprawdę z perspektywy lat, jak na to patrzę, że mieliśmy na te 16, 15, 16 lat, jakoś tak, czy 16, 17. My naprawdę nie wiedzieliśmy, czym jest strach, nie mieliśmy skrupułów, po prostu uderzając nie gdzieś tam pośrednio do firm czy do sekretariatu, ale bezpośrednio umawiając się właśnie na takie spotkanie od razu z prezydentem miasta, nie? Który tak Tak, no to usiadł z nami, popatrzał na nas, takie: słuchajcie, świetnie, macie fajną propozycję, ale to naprawdę nie jest w moich ramach, żeby w czymś wam pomóc, przekieruję was do zastępcy, który jest bardziej od tego właśnie społecznego, społecznych działań tak, w no mieście, ale naprawdę to był też Basia, dla trochę niesamowity spadliśmy czas. na ziemię właśnie pod tym względem, że my stwierdziliśmy, że pójdziemy po prostu na te spotkanie i dostaniemy te pieniądze, a jednak to tak nie wygląda w Polsce i musieliśmy napisać no, oficjalne pismo pod tym względem, wniosek o te przyznanie pieniędzy, więc tutaj też w tym momencie właśnie pomogła nam po prostu dyrekcja szkoły, więc tutaj już od razu wam sprzedajemy tę informację, żeby trochę się nie porwać z motyką na słońce, tak jak my, ale jednak, żeby w taki uporządkowany sposób spróbować wziąć te finanse, wziąć te pieniądze z innych, od innych na to, żeby dobrze się pokazać na finale. Ale wiecie, o to chodzi, że to jest możliwe i że lecimy w to. Dobra, przechodząc dalej. Już przeszliśmy przez to aranżację, przez aranżację napisaliśmy raport i już przyjeżdżamy do Warszawy. No i teraz takie pytanie, jak przygotować się do tej rozmowy z komisją? Komisja, to znowu tak wspominając, to jest właśnie ten szereg przedsiębiorców, którzy własne biznesy mieli, już rozwinęli, znają się na rzeczy, ale to nie powinno nas zniechęcać do tego, żeby dzielić się naszą podróżą. Wręcz przeciwnie, oni właśnie, no, trochę powtarzając, tak, na to już liczą, żeby uzyskać pełen obraz tych waszych działań. No i teraz tak, z takich technicznych aspektów, no to taki czas trwania takiej rozmowy to jest 20 minut. Może się wydawać dużo, może się wydawać mało, nie wiem, jakie macie na to postrzeganie, natomiast w momencie, w którym zrobiliśmy naprawdę dużo i w momencie, w którym chcieliśmy bardzo wieloma rzeczami się pochwalić, może to być nawet mało czasu, żeby tak wszystko ładnie przekazać. Tym bardziej, że jedną z pierwszych rzeczy, które chcielibyśmy, żebyście wzięli sobie do serca, to nie doprowadzajcie do ciszy w trakcie spotkania. Im więcej wy sami powiecie, im więcej wy zainicjujecie pewnych tematów, tym mniej pytań zada wam komisja.
To tak już pomiędzy wierszami. Chodzi o to, że nikt nie zna tego biznesu lepiej niż wy, więc to wy powinniście. O, tutaj chcemy się pochwalić jeszcze tym, a tu zrobiliśmy jeszcze to. I tak zagajać, cały czas prowadzić niejako tę konwersację, żeby komisja wam tylko zadawała, nie wiem, pytania, które po prostu ich w tym momencie zainteresowały. Nie ma nic bardziej budującego niż widzenie takiej iskry w oku, kiedy opowiadamy o tym produkcie, kiedy opowiadacie o tym produkcie, o tej pasji, która was pcha do działania. Także spróbujcie właśnie zainicjować tę rozmowę i też przygotować się na pewne pytania. Jeśli przygotujecie się zwłaszcza na te pytania, których nie chcecie usłyszeć, których lękacie się, których nie jesteście do końca pewni, tym mniej będzie wasz stres na finalnej rozmowie z komisją i tym bardziej będziecie wiedzieli, co też w takiej sytuacji odpowiedzieć. Jesteście, przynajmniej do pewnego pułapu, w stanie przewidzieć te wszystkie pytania. Komisja jedynym materiałem, który dostaje przed taką rozmową, jest wasz raport. Więc czytacie raport wy sami i patrzycie, jakie pytanie ewentualnie odnośnie waszych działań może się pojawić w głowie komisji. Ewentualnie, co myśmy też robili, rozdawaliśmy ten raport do przeczytania czy naszym rodzicom, czy innym nauczycielom i oni czytając mieli jakieś pytania odnośnie treści, odnośnie naszych działań. W ten sposób możecie częściowo właśnie już się przygotować do odpowiedzi, no i trochę ponownie, zwłaszcza na te pytania, których usłyszeć nie chcecie. Znacznie lepiej to też wygląda i znacznie łatwiej wam się będzie żyło, tak? Jeżeli jakąkolwiek odpowiedź będziecie mieli przygotowaną, nawet wyznaczycie jedną osobę, która, nie wiem, bierze wszystkie tematy związane z finansami, a ty bierzesz wszystkie związane z wolontariatem, które robiliśmy. W ten sposób też pokażecie komisji pewien taki wasz teamwork, ale też no, taką waszą pewność, tak? Że nie, że wzięliście sobie te wszystkie rzeczy i działania znikąd. No i przede wszystkim, o czym macie pamiętać, to o dobrej energii, tak? Sprzedajecie drogo swoją skórę, sprzedajecie cały wasz pomysł i całą waszą przygodę. Pchała was do tego pewna pasja, więc uśmiechajcie się, pamiętajcie oczywiście o dobrych manierach, ale uśmiechajcie się, no pokażcie tę energię, która popchnęła was do stworzenia tego produktu. I tak naprawdę to wszystkie, to częściowo ta dobra energia i wszystkie te rady przekładają się tak naprawdę też na tym zaprezentowaniu swojej firmy na scenie. Jesteśmy już po rozmowie z komisją, zaaranżowaliśmy swoje stoisko, więc teraz czas na wyjście na scenę i zaprezentowanie przed komisją czy innymi uczestnikami konkursu naszego mini przedsiębiorstwa. Od aspektu technicznego, zaczynamy od samego scenariusza. Pomyślcie, czego wy nie chcielibyście usłyszeć i tego nie róbcie. To tak no, może brzmi łatwiej niż brzmi lepiej niż łatwiej zrobić. Chodzi o to, żeby ta prezentacja nie była nudna. Żeby to nie była prezentacja, którą no muszę na fizykę coś przygotować, jakiś pierwiastek, no to zaprezentuję z taką kamienną twarzą, coś wyrecytuję. Nie. To jest coś, nad czym pracowaliście przez parę miesięcy, wiecie to, znacie ten biznes od podszewki tylko wy, więc pokażcie to, przedstawcie to też w taki kreatywny sposób. My naszą rozmowę, znaczy naszą prezentację ubraliśmy w sposób telewizji, i mnie jako prowadzącej jakiś reportaż, byłam dziennikarką i zapowiadałam tutaj rozmowę na żywo z właśnie przedstawicielem firmy SoSocks. Tutaj zaraz przechodziliśmy do studia, gdzie podsumowanie finansowe było prezentowane. Taki pozornie bardzo prosty do wpadnięcia pomysł, ale już
przedstawia waszą firmę w całkowicie innym świetle. Jest czymś nowym, czymś innym, czego komisja jeszcze nie widziała. Stawiacie na proste komunikaty, to nie muszą być zaowalowane metafory, jakieś nie wiadomo jakie konstrukcje. Proste komunikaty, które też wam będą łatwe do nauczenia się. I też pomyślcie w zespole, jak się czuje, jak każdy z was, tej czwórki reprezentacyjnej, czuje się z taką prezentacją na scenie. Oczywiście nie każdy z was jest mistrzem Broadwayu, tak? Więc weźcie też pod uwagę te różnice w dynamice. Ja lubię gadać, to pewnie już widać, natomiast jestem raczej osobą bardziej dynamiczną, tak? W zespole mieliśmy osoby mniej dynamiczne, które staraliśmy się układać pomiędzy tymi dynamicznymi, żeby ta płynność tej prezentacji cały czas była zachowana. I to też chcielibyśmy poradzić Wam. Dogadajcie się tak, że w razie czego ta druga osoba będzie w stanie pomóc, tak? Zaczynajcie od tego wysokiego C, potem trochę niższej, potem znowu wysokie C, trochę niżej, żeby zachować pewną dynamiczność. No i znowu, zaczynajcie i skończcie z przytupem, dajcie też komisji coś na sam koniec prezentacji, z którym ją zostawicie, że po obejrzeniu waszej prezentacji oni będą widzieć jasno ten jeden moment was na scenie. Ponownie, im więcej tej prezentacji będziecie, im więcej będziecie taką prezentację ćwiczyć, tym bardziej będziecie się oswajać i z tymi komunikatami, z tym tekstem i z samą, nie wiem, na przykład formą, gdzie musicie być, kto po kim, jak co. Zaplanujcie sobie to, żeby mówić wolno i wyraźnie, bo stres tak czy siak was dopadnie, ta adrenalina tego konkursu, tego bycia na Warszawie. Tutaj dopiero co skończyliśmy rozstawiać stanowiska, tu już musimy być na scenie. Ten stres i tak was dopadnie i sprawi, że będziecie czy bardziej skłonni mówić szybciej. Więc jeżeli zaplanujecie sobie prezentację na powiedzmy 20-15 sekund dłużej niż macie czas wyznaczony, to i tak się w ramach tej prezentacji zmieścicie, w tym czasie zmieścicie. Nie doprowadzajcie raczej do sytuacji, w której mówię szybko w taką moją prezentację, bo chcę bardzo szybko zejść ze sceny, bo jestem bardzo zestresowana i w sumie to już skończyłam po pierwszej minucie. Wszystko do powiedzenia i dziękuję, cześć, czapka, to była moja firma. Ponownie. Im szybciej będziecie, im dłużej będziecie tę prezentację ćwiczyć, tym bardziej Wam to będzie naturalnie przychodzić. Odnośnie takiej mowy ciała, no może to już pewnie słyszeliście, raczej starajcie się przyjmować tę pozycję taką otwartą, to znaczy, nie wiem, ręce wzdłuż ciała, nie założone tak o na siebie, nie robimy żadnego piłkarza, obrońcy, bo to zamyka Was na słuchacza. Sprawia, że wyglądacie, jakbyście właśnie bali się, skulili się w sobie, a chcecie tryskać tą energią i chcecie pokazać im, że to, co zrobiliście, was pasjonuje. Więc tutaj takie drobne rzeczy, jak na przykład wszyscy, którzy są na scenie, patrzą w tym momencie na osobę, która mówi, to są bardzo drobne detale, bardzo drobne rzeczy, które naprawdę zmieniają całość prezentacji. To znaczy, niezależnie na kogo spojrzę w tym momencie, moja uwaga automatycznie zwraca się na tę osobę, na którą się wszyscy patrzą, która mówi. Więc takie drobne detale też pomagają osobie słuchającej waszej prezentacji przebrnąć z nią, jakby ciągniecie tę osobę za rękę przez tę prezentację. Pamiętajcie, że odrobina improwizacji nikogo nie zabiła, ale przede wszystkim nikt nie wie, że zapomnieliście części kwestii. Jeżeli zdarzy się Wam jakieś potknięcie po drodze, jeżeli, nie wiem, nie skończycie zdania tak, jak powinniście skończyć, bo w sumie zapomnieliście, jak to sformułowaliście, więc powiedzieliście to trochę inaczej, komisja tego nie wie. Inni słuchacze tego nie wiedzą. Tylko Wy wiecie, jak ten skrypt brzmiał, więc tak długo jak przekażecie to, co chcieliście przekazać, ta odrobina improwizacji nie szkodzi.
też ustalcie sobie, jeżeli jest osoba w waszej drużynie, która czuje się silniej w prezentacjach jako prezentacjach, wyznaczcie ją, że to ona będzie wam na przykład pomagać w momentach, w których będziecie czuli się zagubieni. Dawajcie sobie jakiś ukryty znak i wspierajcie się nawzajem. No i ponownie, 4 razy uśmiech, pozytywna energia, ta pasja niech bije z was, ta w ogóle ta duma z tego, co zrobiliście, niech bije z was na scenie. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten ostatni etap, to mamy rozmowę z komisją przy stoisku. No i zacznę tą część tak samo, jak Basia skończyła tamtą, czyli właśnie pamiętajcie o tym uśmiechu, o tej pozytywnej energii i o tym, żeby pokazać, że razem ze sobą współpracujecie. Basia, czy mógłbym dalej właśnie? O, dziękuję. No i w sumie ta część, jeżeli chodzi o stoisko, można tak to nazwać, tą część finałową, jak na straganie w dzień targowym, czyli jest bardzo duży harmider, dużo się dzieje, gdzieś tam pomiędzy podchodzi do was komisja, macie fajny taki networking, te wymienianie się zdaniami, różnymi opiniami z innymi uczestnikami. No ale teraz właśnie dochodzimy do tego momentu, kiedy jest już ta rozmowa z komisją przy stoisku. No i teraz co zrobić? Czyli przede wszystkim pozytywne nastawienie i pokazanie tego zgranego zespołu, czyli przykładowo jak podchodzi do nas komisja, chcemy pokazać nasz produkt, no to na przykład naszy skarpetek, tak? Mamy jedną osobę, która rozmawia z członkiem komisji, druga osoba na przykład szuka tej skarpetki, czy ściąga, podaje tej osobie i pokazuje właśnie taki teamwork. Na takim najprostszym przykładzie można tak to ubrać, ale jeżeli chodzi też o wasz produkt czy usługę, to musicie wiedzieć, jakie są mocne strony produktu. Też musicie podkreślać jego użyteczność. Jeżeli chodzi tutaj o tą część, to warto mieć takie słowa, które dobrze działają na odbiorcę. Czyli my na przykład mówiliśmy, że mamy niebanalne skarpetki projektowane przez uczniów, które zaznaczały właśnie tą wyjątkowość tego produktu. A jeżeli chodzi o mocne strony, to, że macie rozeznanie, jaka jest jego jakość. Nasze skarpetki były produkowane w Polsce. Skład do dziś mogę powiedzieć, że to było 80% bawełny, 15% poliamid i 5% elastan, więc jakby to bardzo dobrze wpływa na to, że macie dobre rozeznanie na temat swojego produktu, wiecie jak go sprzedać, wiecie jaką ma jakość, wiecie, że jest produkowany w Polsce, że wspomagacie w sumie te lokalne, mniejsze biznesy, które są w Polsce i to też wpływa pozytywnie na to, na ten wasz odbiór. Bądźcie też przygotowani do trudnych pytań. Może być zadane pytanie na temat na przykład grupy docelowej, czyli klientów, którzy najczęściej kupowali u was w trakcie trwania programu, czy rozeznania na rynku, czyli jakie zagrożenia na rynku są względem tego produktu czy usługi, którą sprzedajecie? Czy można ten produkt na przykład wyprzeć w przyszłości przez sztuczną inteligencję albo tą usługę? Czy w ogóle ten wasz produkt ma rację bytu na takim już normalnym rynku, gdybyście chcieli, tak jak my, po programie otworzyć swoją firmę i jak sobie będziecie radzić ze sprzedażą tego produktu. Więc tutaj warto mieć taką otwartą głowę na to, bo właśnie tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, komisja szuka takiego biznesowego podejścia. I tutaj też może mieć takie stricte właśnie biznesowe pytania co do naszych produktów. Jeżeli chodzi o tą część właśnie już o rady, no to tak jak tutaj wspomniałem, doszliśmy do ostatniego etapu, czyli stoiska. I chcielibyśmy Wam powiedzieć tak na sam koniec, mimo że jeszcze nie ma końca, bo jeszcze mamy tutaj do ogłoszenia dla Was pewną niespodziankę, że trzymamy po prostu za Was kciuki. Chcemy się spotkać z Wami na pewno na żywo, bo będziemy mieć też swoje stoisko, więc musimy już zacząć projektować i zbierać fundusze, jak było w prezentacji. Więc no,
myślimy, jesteśmy dobrej myśli, że spotkamy się i będziemy mogli też z wami tutaj na pewno porozmawiać. I jeżeli chodzi o jakieś pytania, to też jesteśmy otwarci na to, więc w ramach tej naszej organizacji J Alumni Poland możecie do nas napisać, możemy wam coś podpowiedzieć, jeżeli macie takie indywidualne pytania. No, więc na pewno się nie zamykamy tutaj na kontakt z wami i jak najbardziej możecie nas atakować różnymi pytaniami. Samo w ogóle to, że już tutaj jesteście z nami, to jest świetny znak, że bierzecie to, nie że na serio, ale że jesteście w to zainwestowani i że jesteście gotowi po prostu zrobić wszystko, żeby ten sukces osiągnąć. Więc jest świetnie, jesteście na świetnej drodze. Mam nadzieję, że te wszystkie nasze rady dzisiaj Wam chociaż trochę pomogą, żeby się zorganizować i dostać się na finał i go zresztą zwyciężyć. No i jako bonus, robimy taki głęboki wdech. Dobra, już wiem, że zarzuciliśmy Was masą informacji, raczej użytecznych, ale jednak masa informacji. Natomiast na sam koniec zostawiliśmy taki creme de la creme, taka zapowiedź, taką niespodziankę, którą póki co tylko Wy wiecie, o której tylko Wy wiecie. To jest niespodzianka z naszej strony jako J Alumni Poland. No i z dumą ogłaszamy, że w tym roku będziemy my organizować kolejną nagrodę, którą jako uczestnicy konkursu możecie wygrać. Nagroda J Alumni Poland Award to nagroda dla tych osób, które niekoniecznie są zapisane w statucie firmy jako przewodniczący czy jako szefowie, ale to są osoby, które są takimi prawdziwymi liderami, które przyczyniły się do sukcesu. Do sukcesu zespołu, które rzeczywiście pchały je do przodu, motywowały innych uczestników, były dla nich świetnym oparciem w tej drodze. Może osoby, które sprzeciwiły się pewnym barierom, które najbardziej Wam pomogły po prostu w stworzeniu tego produktu i sprzedaniu go na rynku. Także takich osób szukamy. Te osoby możecie zgłaszać jako drużyna albo możecie zgłaszać się sami. Szczegóły odnośnie tego, w jaki sposób te osoby możecie zgłaszać, czy będziecie mogli zgłaszać, opublikujemy już niedługo. Natomiast póki co to jest taki kolejny od nas, taki energetyczny kop dla Was, że nie tylko liczy się ta wygrana całego konkursu, ale te takie pojedyncze, małe sukcesy i po prostu chcielibyśmy wyróżnić te unikatowe osoby. Tak, więc Także. zasiewamy tutaj takie ziarenko właśnie, żebyście już zaczęli myśleć przez ten czas, dopóki nie opublikujemy szczegółów, nad właśnie tą osobą, która będzie najbardziej tutaj odpowiednia, która, tak jak Basia wspomniała, była właśnie takim naturalnym liderem w waszej grupie. No i to tyle. Mamy nadzieję, że podobał Wam się nasz webinar, że skorzystacie z tych rad i że spotkamy się w maju. Natomiast już teraz spotkajmy się na naszych mediach społecznościowych. Ponownie, jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości chcielibyście rozwiać, albo też mielibyście jakieś konkretne pytania odnośnie konkursu jeszcze, czy przygotowania do niego, strzelajcie do nas. Nie bójcie się pytać i czekamy na Was. Kochani, dziękuję Wam przede wszystkim za godną podziwu terminowość, bo skończyliście dokładnie tak, jak było to zaplanowane. To jest też pewien skill, pewna umiejętność, więc gratuluję. Dziękuję za webinar wypełniony konkretami. Naprawdę wiem, że powiedzieliście to z serca, wiem, ile nad tym pracowaliście. Fantastycznie to wyszło. Same konkrety, samo mięso, jak to mówią teraz ludzie z biznesu chętnie. Ale bardzo, bardzo przydatne, więc tutaj uczestników gorąco zachęcam. My oczywiście nagranie będzie udostępnione na stronie. Gdyby ktoś chciał również prezentację, to myślę, że spokojnie tutaj alumni się już podzielą, jak się, że tak powiem, do nich zgłosicie bez żadnego problemu.
Zapraszam do korzystania z tych rad, bo one naprawdę są ultra konkretne i ja to potwierdzam, obserwując kolejny już konkurs, że to, co oni powiedzieli, to jest naprawdę to, co prowadzi do sukcesu, tak? Więc szalenie Wam dziękuję za tą pracę, którą włożyliście i za tą wspaniałą prezentację. No i oczywiście ja wiem, że za rok Was również zapraszam do przeprowadzenia podobnego webinaru, bo nie wyobrażam sobie, żebyście się nie dzielili tą wiedzą, którą macie, taką bardzo konkretną. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma pytań, to możemy zmierzać powoli do zakończenia. Tutaj mam gorącą prośbę też do Basi i do Piotrka, żebyście, jeśli możecie, zostali jeszcze na 5 minut, bo mi się parę pytań urodziło w czasie spotkania. Wszystkim uczestnikom gorąco i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy bardzo prowadzącym. No i widzimy się w maju na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Właśnie, czy są jakieś pytania, bo może Dziękuję. tak nie Dziękuję. na bieżąco możemy. I też dziękujemy tutaj dla fundacji za możliwość zaprezentowania się i powiedzenia tego samego mięcha. To przyjemność dla nas wielka. Dobrze, ja nie zamykam jeszcze spotkania na wypadek, gdyby tylko wyłączę nagrywanie, bo to już. Do widzenia. Do widzenia.